Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tradycjach bożonarodzeniowych w Argentynie. Zastanawia Was, jak wygląda celebracja Bożego Narodzenia w Ameryce Południowej? Otóż kolacja wigilijna rozpoczyna się bardzo, bardzo późno, bo mniej więcej między 22 a 23. Argentyńczycy często kolację spożywają przy grillu w ogrodzie. W Argentynie nikt nie pości. Mając tak doskonałe steki, to idealne danie, żeby właśnie nim celebrować narodziny Pana Jezusa. Na wigilijnym stole spotkacie również indyka, sałatki, faszerowane pomidory, świąteczny chleb, czy na przykład w północnych rejonach kraju pieczoną kozę. Na deser z kolei pudingi i świąteczne ciasto panettone, czyli wielka, wyrośnięta babka. O północy następuje krótka przerwa w świętowaniu przy stole, napuszczanie w niebo fajerwerków, a sporo Argentyńczyków zamiast sztucznych ogni wybiera także puszczanie w niebo papierowych lampionów. Boże Narodzenie w Argentynie jest pełne światła i ognia.